Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na druidzie i będziemy sobie próbować znaleźć same czarne gemy. No jak widzicie, już troszeczkę tutaj ich mam, ale do tego zaraz przejdę, bo mi się wykrzaczyło nagranie i trochę już ich tu na nagraniu znalazłem, a niestety mi się wykrzaczyło i musiałem od nowa. No póki co mamy 4, więc jednak troszkę jeszcze brakuje, więc troszkę jeszcze poszukamy. Słowem wstępu, przede wszystkim wszystkie informacje jak wow, kamerka, wow, to tamto, macie już w poprzednim odcinku, który dzisiaj wleciał na kanał. Ja tylko powiem w skrócie, że napiszcie mi, czy wszystko jest ok, jeżeli chodzi tutaj o dźwięki z gry, jeżeli chodzi o muzykę w tle, jeżeli chodzi o moje audio, czy nie jest za głośno, czy nie jest za cicho i tak dalej, kamerka też jest, no jak widzicie oświetlenie jest takie, można powiedzieć, prowizoryczne, bo niestety komputer mam akurat w takim rogu pokoju, ja mam w ogóle jeszcze ciemne ściany i tak dalej, komputer mam w takim rogu pokoju, gdzie nie jest, gdzie jest po prostu ciemno, więc musiałem jakąś prowizorkę odwalić, jeżeli chodzi właśnie o to oświetlenie. Troszeczkę będę zerkał na drugi monitor, bo tutaj mam podgląd OBS-a, czy wszystko działa i tak dalej, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa, muszę się oswoić z tą kamerką, mogę się coś tam nieraz nie móc wysłowić czy coś, bo po prostu tu muszę, jak do was mówię, to patrzeć w kamerkę, muszę się tego nauczyć, tu muszę się skupić na grze i tak dalej, więc jakby, no wiecie, muszę po prostu do tego przywyknąć. Dobra, jeżeli chodzi o samego druida, i tak jak mówię, napiszcie mi w komentarzu, czy wszystko jest ok, jeżeli chodzi o dźwięki z gry, muzykę i moje audio, czy nie jest za głośno, za cicho i tak dalej, bo nagrywam to wszystko na żywca w OBS-ie. Ok, przechodzimy już do rzeczy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o druida, to tak, wydropiliśmy póki co 4 duże czarne kamyki, oprócz tego tutaj chyba 2, nawet 3, bo jeden ma Maguś i 2 ma tutaj Kunegunda. Wiadomo, średnie i małe będą lecieć na Kunegundę i Magusia przede wszystkim, no a duże na nas i zobaczymy, ile uda nam się pocisnąć. Poszukałem już tutaj itemków epickich, żeby po prostu was nie zanudzać na nagraniu tym. No i jeżeli chodzi o wszystko, to jest w porządku, tylko niestety rózga. Rózga jest po prostu tragiczna. Rózga tak naprawdę daje mi średnich, wiadomo, sporo, ale bardzo słaby rozrzut. I te rozrzuty były tragiczne na każdej rózdze, jaką miałem. Znalazłem chyba 4 albo 5 właśnie tutaj, jeżeli chodzi o rózgi na 3 cechy, no i to jest najlepszy rozrzut, jaki znalazłem, czyli 1204 do 2044. No a nie jest też wybitny, nie? Można by było chociaż na przykład, nie wiem, 1000 do 2100 czy coś takiego. W każdym razie, no jak widzicie, nie ma to wcale, nie jest to wcale super, no ale przynajmniej jest jakie jest, potem jeszcze może pod koniec eventu czegoś poszukamy. Dobra, no jak widzicie, ekwipunek mam już tutaj zawalony, więc sobie dajemy, przede wszystkim rózgę wymieniamy. Te gemy lecą różne, tak 370, 380, tutaj 383, raczej ciężko będzie o wiele mocniejszy znaleźć, więc to już po prostu wrzucę w broń. Muszę rozmontowywać. Mam tutaj 3 miejsca tylko, żeby po prostu mi się zwróciły te surowce. Gemów chyba nie będę odzyskiwał, bo raczej, chociaż może by odzyskać ten gem, w sumie nie wiem, 574, no magowi byśmy dali, bo on jest jednak mocny. Może odzyskamy, ten gem akurat może odzyskamy, ale generalnie będę rozmontowywał. Poza tym ta rózga by mi wzięła 2 sloty u kowala, więc jakby, no sami wiecie, o co chodzi. Dobra, tutaj u tego Magusia widzę, że mamy dość mierne gemy, 302, więc okej, tutaj sobie podmienimy. No i co? W ogóle to są gemy z 15 kopalni, to też jakby ktoś tam pytał, no ale spoko, lecimy, dajemy 383 w broń, ulepszymy sobie ją tak powiedzmy razy 5, na razie będę wszystko razy 5 ulepszał, a dalej zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy, aha, ja nie zamieniłem runy, poczekajcie, tutaj ma 19, 25 i 24, dobra, no ja muszę niestety Magusiowi zamienić runę, chcąc, nie chcąc, no bo jednak muszę mieć tu 25% minimum, a Maguś teraz ma jaką, jaka to była? 21, no dobra, tu nie ma tragedii, troszkę mu żeśmy zabrali, no ale zepsułem, okej, okay, no nieistotne. Zamienimy sobie może parę rzeczy od razu, teraz mamy hełmik, runy też tutaj będę zamieniał, bo to wszystko jest na razie, powiedzmy, na żywca, muszę sobie po prostu poszukać mocniejszych run, żeby już mniej mieć tutaj zapchanego EQ, jeżeli chodzi o, po prostu runy są jeszcze stare, nie? Ja już mogę znaleźć 4% do PD, mogę znaleźć już więcej procent do PZ, tam chyba 6 albo nawet 7, nie wiem, w każdym razie, no te runy już są stare, no ale dobra, nieistotne, tutaj dajemy cyk, zamianka runki poszła, tu dajemy od razu rozmontowanie, no i dajemy w hełmik to, dobra, teraz możemy jeszcze rękawice zrobić, tutaj jakaś jest runa 5% PZ, więc też jak najbardziej musimy to po prostu zamienić, robimy cyk, robimy rozmontuj przedmiot, cyk, no i dajemy mu ten gemik, no i co, możemy jeszcze klatę, chociażby klata ma złoto akurat, a tu mamy PD, no więc trudno, no ale dobra, też niech będzie, też już zamienimy i będzie po prostu git.
Okej, tutaj zamienione, dobra, to można też rozmontować i lecimy sobie tutaj, jeżeli chodzi o gemik. No i teraz tak jak mówię, wszystko sobie ulepszymy mniej więcej razy 5, tutaj też cyk. W sumie mogłem rozmontować te rzeczy, no właśnie, mogłem rozmontować te rzeczy, bo one tutaj najwięcej surowcy mamy w nie wrzucone. No ale dobra, to się tam jakoś później zaradzi. Okej, tu na razie nie mamy za wiele, więc spoko. I dobra, no w takim razie szukamy dalej. Niewiele mi tych surowców tutaj, bo w ogóle już zrobiłem awkę, to też wam nie powiedziałem tak naprawdę. Zrobiłem już awkę, bo nie chciałem uniknąć sytuacji, jak kiedyś była na nagraniu, że szykowałem się na kopanie czarnych gemów, a tu nagle mi się skończyły surowce tam po dosłownie kilku gemach. No więc chciałem uniknąć tej sytuacji. Co za tym idzie, po prostu sobie już zrobiłem awkę. Wiadomo, mamy 4 razy event, więc te pakiety mi też tam jakieś poleciały, tych surowcy. No i teraz jestem, powiedzmy, spokojniejszy, że raczej mi nie braknie. Chociaż no teraz była dość mocno zła passa, powiedzmy, znowu słabo. No i okej, mamy duży czarny gemik. Teraz mamy też mały swoją drogą, no ale okej, to wrzucimy tutaj Kunegundzie. No i ten, ile nam w ogóle jeszcze potrzeba? Raz, dwa, trzy, tutaj mamy 4. Mamy 5, czyli jeszcze 4. Okej, no zobaczymy, czy uda nam się. Zobaczcie, że drewna mamy sporo, ale tego kamienia coś nie leci. No a widzicie sami, że teraz była, no tak jak mówię, dość mocno słaba passa. Okej, powiedzmy, że zamienimy tutaj ten wisiorek, bo on nam daje 28. Dodamy w nim miejsce na klejnot. Na pewno też musimy zamienić tutaj, zamień runy. To trzeba by zrobić tutaj, cyk, okej. No i musimy... Właśnie powiem wam szczerze, że nie wiem, czy jak sprzedam itemek, to odzyskam surowce. Nie jestem w ogóle, nie mam pojęcia. 8000 kamienia byśmy odzyskali i 1800 kryształu. No sprawdźmy to, bo w sumie jestem ciekaw. Możemy to, powiedzmy, zmarnować i zaryzykować. Sprzedajemy, cyk. Odzyskałem, okej, no to dobra, to chociaż tyle, nie będę musiał tutaj się bawić w odzyskiwanie klejnotu i tak dalej, i tak dalej. Więc okej, tutaj sobie zamieniliśmy, więc dajemy cyk, no i spoko, i możemy ulepszyć razy 5, możemy i jak najbardziej. Dobra, co dalej? Dalej szukamy po prostu tych gemów. W ogóle ile nam jeszcze potrzeba? Tutaj liczyłem 4, więc dobra, już chyba zanim nie znajdziemy tych 4, albo nam się nie skończy miejsce w EQ, to już będziemy szukać. No teraz był znowu duży, czyli jeszcze 3 duże, 2 duże, okej. No surowce się tutaj... Jeden duży, spoko, ładna passa. No teraz średni niestety. Będziemy na pograniczu, coś mi się tak wydaje. No ale spoko, dobra, teraz mamy... Dla Kunegundy tutaj małego możemy dać i damy jej jeszcze średniego. Okej, Kunegunda już ubrana, więc spoko. No i dobra, jeszcze jeden duży. No niestety mały, kurde, daj ten duży. Cyk, no niestety mały znowu. Cyk, średni, no daj, bo będę zdenerwowany. Jest duży, dobra, całe szczęście, okej. Lecimy kopanie dalej, niech to tam się kopie, powiedzmy, w tle. Kunegundę mamy całą ubraną, więc git. No i teraz lecimy na Magusia. Magusiowi zamienimy wszystkie najsłabsze. Tutaj ma 306, więc mu damy. 383, więc niech będzie. 306 tak samo. W butach ma jakiego? 349. Chyba też najsłabszy z obecnych już, które posiada tutaj, okej, cyk. No i dobra, i tak naprawdę teraz możemy przejść sobie na naszą postać. Możemy tutaj te trzy rzeczy rozmontować, w sensie odzyskać klejnot, no i przy okazji damy Magusiowi, bo one tutaj mają mocniejsze te klejnoty, no a my się po prostu zamienimy z nimi, nie? Tutaj jeszcze buty i tutaj jeszcze pasek, dobra. Zróbmy to w ten sposób, żeby nam się nie pomyliło. Tutaj mam jakieś itemki do kibla, to niech one sobie będą. I teraz tak, tutaj mam te czarne gemy, tak więc tak, tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot, tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot, tutaj musimy zrobić miejsce na klejnot i musimy sobie pozamieniać runki. Premia do PD3, aha, runka tutaj jest akurat w porządku, więc możemy bez problemu włożyć sobie na przykład ten gemik. Teraz tak, pasek ma jaką? Premia do PD, a ten ma odporność na błyskawice, no to temu trzeba by zamienić, cyk. No i tutaj możemy 470 gemik, więc jak najbardziej możemy go odzyskać i sobie dać go Magusiowi, bo on tutaj ile ma tych? Aha, no na całkiem sporo, no ale spoko. 366 chyba jest najsłabszy, nawet 2 ma takie, więc dobra, damy mu. Wracamy tutaj i teraz tak, czyli pasek już jest z głowy. Dajemy mu gemik. No i zobaczcie, że w ogóle na styk nam tych surowców starczyło, nie? Więc to też jest śmieszna sprawa. Tu od razu misję dnia zrobiliśmy. Żałowałem, że zrobiłem tą awkę, nie ukrywam, no bo jednak wiadomo, wbilibyśmy trochę leveli, to i więcej by było expa i golda zawki. No ale widzicie, no na styk to wszystko jest, więc musiałem to zrobić, żeby udało mi się na odcinku wykopać te gemy. Dobra, lecimy dalej. 383, 374, mamy tutaj te dwa. I potrzebujemy dokładnie jeszcze dwóch. Tylko tu jest ulepszona jakość przedmiotu, tu jest odporność na błyskawice.
więc musimy to jakby nie było zamienić. Dobra, tutaj punkty życia jak najbardziej, a tutaj co jest? Tak samo punkty życia, okej, spoko, zamieniamy sobie w ten sposób, czyli tu już jest git, tutaj dajemy tak, tutaj dajemy tak, no i dobra, i mamy od razu osiągnięcie, ulepsz, wyposaż się w 9 przedmiotów z czarnymi klejnotami i lecimy dalej, jeżeli chodzi o gemy. Na pewno ten 475 bym chciał odzyskać, czyli zrobimy to w ten sposób, damy to oczywiście na Magusia. Dlaczego nie ubieram Barbara? Nie wiem, czy o tym mówiłem już, czy nie. Barbar na ten moment nie robi wcale tak dużo. Później Barbar wydaje mi się, że robi więcej aniżeli Maguś, natomiast no w tym momencie nie robi on wcale nie wiadomo ile, więc po prostu sobie... Tu 20 milionów, to w sumie kuszące dość. Dobra, najpierw wiecie co, to sobie poulepszamy wszystko. To mam razy 5, to mam razy 5. Tu sobie ulepszę jeszcze razy 5. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tu buty w ogóle nie są ulepszone, więc też razy 5. To wcale nie jest ulepszone, więc też razy 5. Pasek nie, to nie i to... Aha, czyli jeszcze musimy... No to muszę to rozmontować, żeby po prostu mieć te surowce na ulepszenia. Więc dobra, czy... No chyba odzyskam ten klejnot, nie? Czy sprzedać po prostu? Nie wiem, jak sprzedam do wiedźmy to znowu, czy odzyskam te surowce. Wydaje mi się, że nie, więc już raczej nie będę... Nie mogę po prostu sobie pozwolić na to, żeby je stracić, więc raczej nie będę tutaj testował. Natomiast, no tak mi się wydaje, no chyba 407 to nie są wcale takie mocne względem Magusia. On ma tutaj co? No 383, 475, więc ewentualnie ten byśmy mogli zamienić. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tak. Tu sobie damy odzysk klejnotu. Zamienimy mu za tego, natomiast to po prostu rozmontować już nie możemy, bo nie mamy miejsca, więc to po prostu sobie sprzedamy. I teraz tak, tu sobie damy razy 5, no i paseczek sobie damy razy 5 i spoko, i chyba wszystko mamy razy 5 i zostało nam jeszcze trochę tych surowcy, dokładnie, wszystko razy 5 i możemy jeszcze broń raz sobie ulepszyć, więc niech będzie, ulepszmy, aha, i jeszcze tutaj coś możemy, dobra, co tu jest najmocniejsze, 433 mam paseczek, coś się 434, dobra, no to jeszcze hełmik mogę, jeszcze coś mogę o dziwo, dobra, no to powiedzmy 432 tam było, paseczek 433, no i dobra, wszystko, czyli jest git, teraz musimy to oczywiście zaczarować, czego my tutaj nie potrzebujemy, to na pewno nam się przyda, w sensie no w ogóle to w sumie wszystko zaczaruje, bo to jakby nie ma większego znaczenia. Tu mam wszystko zaczarowane, tutaj nie mam rękawic, ale rękawice do eku na awkę, no to mi nie są potrzebne. Dobra, jeżeli chodzi o pachołków, no to mamy wszystko zaczarowane, no i git, jesteśmy tak naprawdę, no mocni, nie? Staliśmy się bardzo mocni i chyba teraz, ile mamy w ogóle nagrania? 12 minut, więc spoko. No i chyba teraz zmieniamy tutaj na maskę kota, no i lecimy po prostu do tutaj lożków. I okej, okay, no przede wszystkim, no jak widzimy, portal na raz 100%, no jesteśmy, tak jak mówię, naprawdę mocni z tymi czarnymi gemami jeszcze z 15 kopalni. No i Valaraukar, czy on padnie jakoś szybko? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że powinien w miarę szybko tutaj, tak jak mówię, paść, no ale dobra, no już jakiś opór stawia, jakby nie było, ale okej, okay, kilka grzybów i też udało nam się go pokonać. Myślę, że teraz spokojnie możemy się tutaj do lochów konopa porównywać i możemy próbować robić to samo co on, chociaż chyba on tutaj nie aktualizował z tego co widzę. Esteros ma 10, Górę Olim Szkoła 12. Chociaż nie, chyba zaktualizował, tylko on tutaj głównie w mroku pocisnął. Dobra, no to światło pociśniemy tak jak on. Hemoribor ma 12, czyli tak jak my. Co tutaj, może wiecie co, najpierw to my sobie sami tutaj... Inaczej, najpierw w ogóle będę to musiał zapisywać, żeby obejrzeć na samym końcu. Natomiast próbujemy sobie tutaj dalej. To jak on ma 12, to znaczy, że już nie pójdzie, więc dobra. Teraz ten Cerber, no dokładnie. Cerber to jest dosłownie chwila, moment i on pójdzie. Mamy coś tutaj do kibla, więc zawsze spoko. Teraz szkoła, Snape, no właśnie, po jednym grzybie, kolejny jakiś tam epiczek, więc spoko. No i zobaczcie, że tyle, już 3 locha, jeszcze levela nie wbiliśmy, także no one nie dają tutaj nie wiadomo ile. Zobaczmy jak u niego, szkoła 12, bogowie 6, ok, czyli bogów jeszcze jednych możemy pocisnąć na spokojnie. Tutaj jest Odyn, więc... zadaje obrażenie ogniem, odporny na ogień. Tak więc no, można powiedzieć, że on jest dosyć mocny, no ale tutaj myślę, że to jest wojownik, więc maska kota, uniki i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie go kliknąć. I chyba dobijemy 327 level, tak mi się przynajmniej wydaje. No chciałbym ten 330 chociaż dzisiaj wbić. Wiadomo, że ze strefy mroku dostanę sporo, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Kurde, o dziwo ten Odyn jakiś tam opór stawia większy. A, ja w ogóle zapominam cały czas wam zapisywać. Chociaż tu się zapisuje. Nie było w sumie w tym opisie aktualizacji, że oni to zmienili, natomiast wydaje mi się, że może faktycznie
Coś w tym jest, że teraz tak żadnego lochu nam, powiedzmy, nie ignoruje, tylko wszystkie są zapisane. Dokładnie, 327 level, no i mamy pokonanego Odyna. Od razu go też zapiszemy już tutaj, skoro pamiętam. A nie, jednak tego nie naprawili, już Odyn nam pokazał, że niestety nie jest to wcale naprawione. Dobra, robimy to w ten sposób, Odyn klik i lecimy dalej. Tutaj ma 10, bo tutaj 10 to jest mag, natomiast ten Guruaz mu padł, więc i nam raczej padnie, już zresztą tutaj były bliskie próby, zanim się przebraliśmy właśnie w ten czarny secik, nazwijmy to, czyli w te same czarne gemy, więc wydaje mi się, że po prostu tutaj też chwila, moment i powinien ten Guruaz nam paść. Da nam prawie 300 milionów expa, z tego co pamiętam, więc no wiadomo, warto. 327 level, tak jak mówię, no jeszcze 3 ja będę zadowolony, choć wiadomo, że fajnie by było tam ich dogonić bardziej, ale ostatnio Rotax chyba liczył, coś tam mi pisał na PW i chyba około 1,5 levela straty z samej awki do niego mam, więc no to jest sporo, no ale wiadomo, no długo robiłem tą awkę na niższym levelu, tak więc no niestety tak to jest. Guruaz spadł, dostaliśmy kolejny epik, więc znowu tutaj będzie do kibla i ja się jak najbardziej cieszę. I dobra, chyba jeżeli chodzi o strefę światła, no to tyle. Przechodzimy teraz do strefy mroku. No i co my możemy w tej strefie mroku podziałać? Możemy chyba 13 piętro. Aha, udało nam się klaser w 90% uzupełnić. Zobaczcie, jedna próba, jeden grzybek i od razu padł. No i mamy 328 level, więc spoko. Nie zapisał nam się niestety także z powrotem. No to jest męczące, zwłaszcza jak się nagrywa, to jest męczące, bo to jest takie, wiecie, strata czasu, żeby tutaj wchodzić w tą salę chwały, zapisać walkę i tak dalej, no ale dobra. Lecimy dalej. Kołek Van Helsing, to jest maguś. No i jak widzimy, no tak samo. Chwila, moment i zostanie on pokonany. Zapisał nam się, więc spoko. Dalej, Komendant Koma, jeden grzybek. Grzybek i Komendant Koma padł. Wow, no to jest mozo. Naprawdę Black Friday, w sensie no te czarne gemy, jeżeli chodzi o nowe serwery, no to jest naprawdę bardzo mocna rzecz. Na starych wiadomo, no już na starych i tak większość gemów, które nam leci z kopalni, to są czarne, no ale jednak tutaj właśnie to jest potężne i daje naprawdę ogromnego boosta. Dobra, mamy podłego, liczy krupę, to jest szósty. No i jego chyba jeszcze jesteśmy w stanie pokonać, tak mi się wydaje. Zresztą no Konop ma u niego ma 7 na 20, więc jego jeszcze przeklikał. Stanął pewnie teraz na siódmym. Znaczy no pewnie, na pewno. Siódmy to jest chyba max, z tego co pamiętam, więc jakby z nim już może być ciężej. No ale ten podły, liczy krupa, wydaje mi się, że jeszcze może być w zasięgu. Jeszcze możemy coś tutaj podziałać, jeżeli chodzi o niego. No tylko grunt, żebyśmy te uniki porobili jakieś fajniejsze. No to jest wiadowca, więc tak jak mówię, no uniki to jest podstawa. Kunegunda w same czarne gemy ubrana. Nowe bronie też pachołkom dałem, to też chyba wam nie mówiłem. No ale jak mi leciały co chwilę na 3 statystyki tylko ze słabymi rozrzutami, no to wrzucałem do kibla i chociaż pachołkom dawałem. No ale dobra, zobaczymy, czy ten podły, liczy krupa faktycznie nam padnie. Wiadomo, że jeszcze dużo expa mamy w tornadzie do przeklikania, więc tam sobie też na pewno jeszcze wejdziemy. No ale tak jak mówię, no fajnie by było tego podłego, liczy krupę, pokonać. No ale spoko, zobaczymy. W ogóle wiecie co? My już możemy klucz do Esterosu dostać. I ten Esteros pierwsze dwa to jest praktycznie za darmo. I Konop chyba już to zrobił, o ile mnie tutaj... A nie, chyba jeszcze tego nie zrobił, bo nie ma napisanego. Ale może spróbujemy. Co prawda nie mamy zbyt wiele tutaj surowcy, no ale może by się udało. Tu jakiś duży czarny, więc spoko. Znowu duży czarny. No i dobra, chyba ostatnie kopanie. Nie, jeszcze dwa. No niestety znowu duży czarny. No i cyk, no i średni, okej, nie mamy w ogóle już tutaj na kopanie. No kurde, słabo, bo wiecie, jak tutaj odblokujemy to 13 piętro, jak mamy 6 na 10, to już możemy do Esterosu kluczyk, a tam pierwszych dwóch pada za darmo, to raz, a dwa jeszcze daje nam po 300 milionów expa za przeciwnika, o ile dobrze pamiętam, więc 600 milionów darmowe by było, no ale niestety nie udało się. Dobra, tutaj te itemki lecimy tu. Tu mamy jakieś jeszcze czarne gemy, więc spoko, niech one sobie na razie będą odłożone w ten sposób. No a tutaj możemy jeszcze, wydaje mi się, że Magusiowi dorzucić za te najsłabsze. 400, dobra, to ten mu zamienimy i ten mu zamienimy jeszcze, cyk. No i spoko, te duże, o, 392 duży, to już, no ale w sumie wbiliśmy parę leveli, to wiadomo, że też gemy będą mocniejsze. No ale dobra, tutaj mamy coś, dobra, na razie to ignoruję, nie ma co. Ile my chcemy wydać na tego podłego, liczek? Nieważne, wystarczyło Magusiowi dać dwa gemy czarne i od razu padł za 3 grzybki, no ale spoko, zapisujemy to, cyk, mamy jakąś broń na 3 statystyki, a nie, na wszystkie statystyki, 25 runa, tutaj 18, a tutaj mamy jaką 18, no tą runkę 25 w sumie można by dać tutaj komuś, na przykład temu, bo on ma tą runę dość słabą.
więc mu zamienimy, na razie tyle. No i co, jeżeli chodzi o 13 piętro, no to już mamy to samo, co właśnie tutaj Konob, a zobaczmy w Rotaxa lochy, jak to wygląda. Hemoridor 12, 13 jest teraz 10, Góra Olim 4, Szkoła 12, Bogowie 5, czyli to samo co my, Tornado 4, 6, 5, aha, czyli teraz nam brakuje do niego tak naprawdę 60 Tornad. Tak więc bardzo dużo, to możemy w sumie sprzedać, tutaj by było szkoda sprzedawać te itemy, no ale chyba będzie trzeba, w sensie te itemy z Tornada. No ale dobra, one jeszcze nie dają nie wiadomo ile, tak więc po prostu wbijamy do tego Tornada, no i zobaczymy ile uda nam się dobić przeciwników, nie? Powinno to dosyć łatwo padać, co w ogóle dzisiaj chce wieźmać? Wieźma chce niestety pierścionki, a my żadnego pierścionka nie mamy, możemy w sumie troszkę w statystyki sobie tutaj dorzucić. Teraz lecimy tutaj w inteligencję, tak żeby wiadomo, jeszcze nam zostało powiedzmy ze 100 milionów w razie czego, żeby było, no ale troszkę, no nawet 90, no ale okej, nawet troszkę sobie tutaj dobiliśmy i okej, lecimy dalej, no jak widzicie bardzo szybko, no i znowu brak miejsca, no nic, no tego golda zmarnuje sporo, no ale trudno, to jakby na potrzeby odcinka, nazwijmy to, niech będzie, tak jak mówię, no tutaj się jakoś bardzo nie napinam i mamy 330 level, tak więc super, znowu jakieś itemki, no na szczęście one w większości nie są wcale takie drogie, tak więc no jakoś to powiedzmy wygląda, no i jak na złość, tak jak mówię, żadnych pierścionków, no wiedźma chce pierścionki, no a my pierścionków nie dostajemy, chociaż o zobaczcie, chyba najtańszy pierścionek jaki mógł mi wypaść mi wypadł, więc też ciekawa sprawa, no ale okej, niech będzie, no i tu mamy znowu jakiś epik, więc wiecie co, ja tutaj bym sobie w ogóle, to jest ze strefy mroku, to jest ze strefy mroku, tu możemy sobie zrobić w ten sposób. I teraz tak, tutaj mamy strefa mroku, tutaj też jest strefa mroku, no a tu cała reszta jest normalna i tutaj są normalne, dobra, na razie niech tak leży, wszystko jedno, ok, lecimy dalej. Sprzedajemy znowu, ja już u Kowala nie mam miejsca, nie mam na pewno, więc dobra. No i cyk, lecimy dalej. Jak jeżeli chodzi o serwer w ogóle, jak to wygląda, to wam zaraz pokażę, jak tutaj jakiegoś bloka będziemy mieć większego. Teraz jak widzimy mamy maga i co ciekawe ten mag nam jakąś tam blokadę, powiedzmy, jakąś tutaj dla nas ma. No ale okej, nieistotne, spróbujemy go przeklikać, powiedzmy do 2000, a dobra, padł, no to nieważne, udało się, w każdym razie, no wiadomo, jeżeli by się tutaj nie udało, w każdym, i tak po prostu wejdę do sali chwały i wam pokażę, bo trochę osób tam z levelem pocisnęło już, jest dopiero tak naprawdę piątek, można powiedzieć koło południa w momencie, kiedy to nagrywam, no jak sami mogliście zauważyć, jeżeli już wchodziłem w salę chwały, a chyba wchodziłem, żeby sprawdzać lochy, no to parę osób już z tego eventu korzystało, kto to jest w ogóle, to jest wojownik i kurde, zobaczcie, że nie możemy go tutaj przeklikać. Okej, udało się, no i mamy żywiołaka ognia, to jest też wojownik. No ale patrzcie, że 427 tornado, a my już się blokujemy, nie? A oni tam doszli jeszcze 40 tornad dalej. No ale to chyba, tak jak mówię, wystarczy trochę poklikać i raczej to wszystko będzie padać samo. Okej, powiedzmy, że to jest blok, więc wejdziemy sobie w strefę mroku. Jak to wygląda? Konob ma praktycznie level nad nami przewagi. Rotax ma już prawie 333, no więc on ciśnie bardzo. No a tutaj lochy wygląda na to, że jak dobijemy tornado, to będzie... On ma lochy takie same jak Konob, więc widzicie, jaką ma tutaj przewagę nad nim, jeżeli chodzi o samego expa, nie? Szymcio wbił 334, no ale to jest Berserk, to wiadomo. Jakie on tutaj ma w ogóle gemy? On ma 300... czemu powiedziałem on? On ma 335 z tego co widzę. Nie wiem, która to jest kopalnia, 12, 13, chyba bardziej 12 nawet. Także no te gemy nie są wcale jakieś tam najmocniejsze, powiedzmy. No i kto więcej tutaj pocisnął? Nie widzę w sumie nikogo takiego. W sensie, no możecie wy sobie tam, nazwijmy to, obadać temat, jak to wygląda i tak dalej, ale tutaj tak bardzo, głównie się skupiam tutaj na tych ponad 330 levelach, nie? Żeby jakoś, po prostu żeby się z nimi porównywać i tak dalej, więc no oni tutaj pocisnęli tak, jak sami widzicie. Dobra, wracamy do tego tornada. O, i zobaczcie, jeden grzybek po powrocie i od razu padł. Czasem warto zrobić taką przerwę od klikania, nie męczyć go. I jakoś to wygląda. Dobra, kolejny cyk. Mamy pierścionek za milion, no ale okej, niech będzie broń za 8. Kurde, no to akurat była droga broń. Fajnie by ją było oddać do wiedźmy, no ale dobra, no nieistotne. No chcemy w tym tornadzie pocisnąć jak najdalej. Chcemy przynajmniej dogonić chłopaków, jeżeli chodzi o te lochy. Mamy tą możliwość, bo naszą bolączką tak naprawdę, jeżeli chodzi o dlaczego byliśmy ciągle do tyłu. Oj, nie tutaj. Dlaczego byliśmy ciągle do tyłu? No bo po prostu mieliśmy te lochy do tyłu i w sensie inaczej, mieliśmy gemy słabe, bo ja od razu się zabrałem za ulepszanie tej kopalni, żeby właśnie teraz sobie pocisnąć, tak jak zresztą sami widzicie, te gemy są dość mocne. No i
wygląda to tak, że mieliśmy te gemy słabe, przez co nam lochy nie szły i cały czas byliśmy z tymi lochami do tyłu. No a teraz, jak sami widzicie, no mamy już naprawdę dużą szansę, żeby na te lochy, żeby te lochy im dorównać, nie? Dobra, no jakoś to powoli idzie. 442 tornado, to jest znowu mag, ale padł, spoko, kolejny wojownik, czyli jeszcze potrzeba nam 22 tornada i będziemy na równi z nimi. 331 level zaraz dobiję, tak więc spoko. Okej, padł, no i nie mam miejsca w plecaku, znowu musimy sprzedawać, znowu mamy troszkę golda, możemy tutaj wpakować, zawsze to powiedzmy, może padnie nam dzięki temu loch, nie zostanie mu na przykład 200 tysięcy HP, jak to często ma miejsce i często się zdarza. Tak więc dobra, lecimy dalej. 331 poziom udało się dobić, więc git. Kto jest teraz? Zwiadowca padł szybko, teraz jest chyba maguś, więc też raczej wydaje mi się, że padnie szybko. No i okej. Dobra, kolejny wojownik, więc spoko, też raczej go powinniśmy tu jakoś przeklikać. 448 tornado, tutaj cyk, sprzedajemy, lecimy dalej. Czy ja mam w ogóle tutaj 15%? Mam, dobra, bo już się bałem, że coś jest nie halo. Tutaj mam wszystko zaczarowane, tak jak być powinno. Dobra, lecimy dalej. Maszyna do zabijania padła szybko, no i mamy nietoperza. To jest 449 tornado, teraz mam, myślałem, że to już w ogóle będzie ta seria tych nietoperzy, a tutaj się okazało, że jeszcze nie. Jeszcze tej serii nie ma. 35 tysięcy siły to jest kolejny wojownik, no ale nam padł, mamy jakiś pierścionek za 2 miliony, no to już tragedii nie ma, tu znowu za 9, kurde, no ale to boli, no ale dobra, no ciśniemy, najwyżej będziemy mieli 100 podstaw mniej, czy tam 200 od innych, no trudno, jakby... Ja tylko wojownika traktuję na poważnie, tak, jeśli mam być szczery, że tam się staram, wiecie, wszystkie opilnować, praktycznie z niego nie nagrywam, jak sami możecie zauważyć, bo wszystko sobie klikam na bieżąco, jak mam pełne EQ, to po prostu czekam, aż wieźma będzie chciała to co tam mam, no a reszta postaci to jest taka, wiecie, bardziej pod nagrywanie, aniżeli pod jakiś tam konkretny tryhard, ale i tak wychodzą całkiem nieźle, jak sami możecie zauważyć, więc jednak wydaje mi się, że jest to okej. Dobra, jak tutaj wygląda wszystko? Wszystko się nagrywa, wszystko wydaje mi się, że jest git. Mamy już prawie pół godziny nagrania. Tutaj cyk, sprzedajemy. No i dobra, i brakuje do chłopaków nam jeszcze tylko 7 tornad z tego co widzę, więc niewielką ilość. Chyba przegoniliśmy konopa, jeżeli chodzi o expa, więc no to jest na pewno git dla nas. Chyba go przegoniliśmy. Mamy jakiegoś maga znowu, kolejnego. A wiecie co? W sumie zmienimy sobie na maskę wojownika i tak sprawdźmy, czy ten wojownik jakoś szybciej tego maga ubije, czy jednak nie. No wiadomo, czarne gemy. Zrównaliśmy się bardzo, jeżeli chodzi o naszą główną statystykę, czyli inteligencję, zrównaliśmy się bardzo do HP, więc no ten wojownik naprawdę tego HP ma teraz dużo w samych czarnych gemach, no ale jak sami widzicie... No jednak i tak jest ciężko, chociaż wydaje mi się, że próby były bliższe. Okej, padł, kolejny mag też padł, no i nie mamy miejsca w plecaku. Czy my teraz mamy maga, czy to jest ktoś inny? Wydaje mi się, że już ktoś inny, wojownik, dokładnie. No to wracamy na maskę kota, no, powiedzmy, że coś tam pomogło, nie? Wydaje mi się, że na tym wojowniku te próby były bliższe, może mi się po prostu wydawało, no ale spoko. Lecimy dalej, 462 tornado, czyli jeszcze 3, jesteśmy w domu. Dobra, tutaj cyk, spoko. Aha, skończyła mi się warta, więc dobra, w ogóle jest strasznie mi się podoba ten motyw. W sensie to już było rok temu, ja o tym wiem, ale strasznie fajnie, że chociaż w gierce mamy śnieg, bo normalnie tego nie mamy, więc generalnie go nie mamy w zimę, raczej przez ostatnie lata. Tak więc strasznie ładnie ten motyw wygląda, chyba najładniejszy. Są różne motywy, chyba na Halloween był jakiś motyw, że taka mgła była i tak dalej. Są różne te motywy, ale śnieżny mimo wszystko mi się podoba zdecydowanie najbardziej. Dobra, kolejny, to jest już wojownik, już prawie 37 tysięcy siły padł, no i teraz mamy zwiadowcę, który chyba też powinien w miarę szybko paść, tak mi się wydaje, no bo jednak zwiadowca jest dość łatwy, no i okej, mamy to tornado, na którym chłopaki się zablokowali i zobaczmy, może tutaj parę prób na to tornado sobie zrobimy. Aha, to jest mag, czyli że z nim może być tutaj problem. A zobaczmy teraz, powiedzmy 100 grzybków dla testu do 1500 dla testu na masce wojownika. Czy coś się w ogóle tutaj uda zrobić, czy to już jest taki konkretny blok. Generalnie statystyk ma tyle samo, co tamten poprzedni wojownik, więc po prostu no to nie jest jakiś tam, że wiecie, są takie bloki w tornadzie, że nagle mają o wiele więcej statystyk, a potem jak je pokonamy, to te statystyki wracają, nazwijmy to, do normy, w cudzysłowie.
No a tutaj ten mag ma tyle samo statystyk, tylko po prostu no sam fakt, że on jest magiem, powoduje to, że raczej ciężko go będzie przeklikać. No już tutaj 60 grzybów poszło, no i tam była próba 2 miliony jedna, więc okej, spróbujemy jeszcze te 30 grzybów i może potem jeszcze 100 w mastykota, jako taki bonusik nazwijmy to na koniec, no ale to zaraz oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze 14 grzybków, 15, 10 już teraz, szybko to leci, okej. No i co? Chwytacz rozpruwacz niestety na masce wojownika się nie poddał, więc lecimy maskę kota, 100 grzybów na niego. No i chyba koniec. Zrównaliśmy się z lochami, jeżeli chodzi o chłopaków. Mamy, jak widzicie, stratę troszeczkę więcej niż jeden level tracimy do Rotaxa. Jeżeli chodzi o konopa, no to jesteśmy nad nim, około pół levela tak mniej więcej. Zaraz się jeszcze zresztą porównamy, jak wejdziemy sobie po prostu do tej naszej sali chwały cudownej na tym S39. Dobra, no jak widzimy, no tutaj też jest raczej ciężko. No więc to już jest potężna blokada. Podejrzewam, że jeszcze może nawet Może w niedzielę, jak już zrobimy awkę i tego golda nam wpadnie, expa i tak dalej, to może jeszcze uda nam się po prostu coś jeszcze przepchnąć, nie? Ale to wiadomo, okaże się. Dobra, no te próby na masce kota tak szczerze wyglądają gorzej, aniżeli na masce tego wojownika, no ale dobra. Wracamy na maskę wojownika. No i tyle, i tak naprawdę tyle. Zobaczmy tutaj próbę z Szymciem. O dziwo, przegraliśmy. Zobaczmy jeszcze jedną. Znowu przegraliśmy. Kurde, on tutaj ma siły dużo, bo ma broń na samą siłę. Ale czemu my z nim przegrywamy, jak my mamy na każdym gemie po 60 więcej statystyk? Zobaczcie, non-stop przegrywamy. Nie mam pojęcia czemu, nie? To jest dziwne. Zobaczmy, jak on tutaj, jeżeli chodzi o te statystyki. No HP ma o wiele mniej, ale siły ma o wiele więcej. No i tutaj jeżeli chodzi o podstawy, to w sumie mamy podobne, z tego co widzę, mniej więcej. On tutaj ma o wiele więcej w gówno, ale ma mniej w wytrzymałość. No ale dobra, to w sumie dziwne, że z nim przegrywamy, ale okej, nie ma to kompletnie znaczenia. I tak jako ten Berserk, no w lejcie, on będzie po prostu strasznie mierną klasą postaci. Zresztą to widać u mnie na S37, gdzie z Moraxim, który ma o wiele mniej tego nieszczęsnego, tej nieszczęsnej siły, i tak z nim potrafimy przegrać. No a tutaj wiadomo, maska niedźwiedzia to tak jakbyśmy byli wojownikiem, ale w sumie się zdziwiłem, serio się zdziwiłem, że z nim przegrywamy. Dobra, lecimy dalej, no do konopa jak widzicie ponad mniej więcej pół levela więcej mamy, mając te same lochy. Jeżeli chodzi o Rotaxa, no to tracimy sporo, w sumie nie wiem, może on coś tam popchnął, a nie zaktualizował opisu, no bo jednak wydaje mi się, że dość dużo do niego tracimy, ale w sumie mniej więcej tyle, ile żeśmy liczyli, więc może faktycznie coś w tym jest. Lecimy dalej. Kto tutaj jeszcze jest z druidów? Chyba nikt. Tutaj widzę, że Przemon chyba nie był tak do przodu, jak faktycznie był, w sensie przed eventem chyba nie był tak do przodu jak teraz, bo jednak tych leveli widzę, że nadgonił i wyżej jest tej sali chwały. No ale okej, no tak naprawdę chyba tyle. No kto chce, to sobie może tutaj zatrzymać i ogarnąć, kto jest w tej sali chwały. Jeżeli chodzi o gildię, no to jesteśmy top 1, 290 średni. Zjednoczeni znowu wróci na drugie miejsce, 273 średni, natomiast tutaj Redemptions 287, okej, więc Redemptions nas goni, ale tam widziałem, że naprawdę dużo zrobili podmianek ze Zjednoczonych, sporo im tam graczy podkradli, do mnie też dużo osób pisało z tych Zjednoczonych, bo tam chyba coś im się sypie, niestety, no ale wiecie, no ja tutaj mam stały skład, więc nie będę tego podmieniał tylko po to, żeby gonić tak szalenie po to top 1. No i okej, w zasadzie to chyba tyle, w pupilach jesteśmy top 1 cały czas. Tutaj nam brakuje, połapałem już sobie pupile te okazjonalne, brakuje nam tylko ze światła. Połapałem sobie tego na Weekend Golda, tego sobie połapałem na Weekend Expa, tutaj pirodliszkę. No i w tej wodzie to w sumie nie mam nic do złapania, ale okej, coś mi się wydaje, że tutaj mi brakuje któregoś pupila, tylko nie wiem, które. Takie mam jakieś wrażenie. Tu jest Rogun, tu jest Magut, tu jest ten Paladon, ale jego nie złapiemy w ten weekend, nie ma opcji. Około 90 oko dopiero go robi. Natomiast, Szczerbuna chyba możemy pokonać, tak mi się wydaje. Szczerbuna możemy, wydaje mi się, że pokonać. No i nawet popróbujmy, no to jest wojownik. No dokładnie, dwa grzyby i on może być pokonany przez nas, więc jak najbardziej możemy go złapać, tylko już dzisiaj nie mamy awki, także zrobimy to jutro. Dobra, to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek z Black Friday, chyba jedyny z tego eventu. Jeszcze może coś tam się w weekend pojawi, ale generalnie głównie tutaj na druidzie planowałem pocisnąć, bo na druidzie dawał tam to największego boosta. No to generalnie mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijacie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i w opisie. Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem. Chyba już mówiłem, czy nie mówiłem, nie wiem. No i tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie, za uwagę. Trzymajcie się i cześć!